gwiazdy o tym. Dobrze wiem, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś gościmy w oddziale 0287 Szamotuły. Tak jest. U kolegi Marcina Pawlaka. Tak, witam serdecznie. Witamy wszystkich hodowców. Na początku, Marcin, chciałbym cię zapytać o początki hodowli oraz ogólnie, jak ta hodowla się rozwijała z upływem lat, a później przejdziemy sobie do już może trochę smutniejszych tematów, bo to będzie film, który też będzie nawiązywał do aukcji, ale może już więcej powiesz nam o aukcji i tak dalej w późniejszej części materiału. Jasne. Hodowlę zaczęliśmy w połowie lat 90. Hodowałem gołębie razem z tatą. Na początku było tak, że kupowaliśmy gołębie od najlepszych hodowców tutaj z naszego oddziału. Między innymi były to takie nazwiska jak Kazimierz Tonder, Józef Dzikowski, taki tandem Poniedziałek Plewa, mojego ojca kuzyn Ireneusz Naugebauer. No i tak to w sumie się wszystko zaczynało. Początki były raczej ciężkie, no jak to zazwyczaj bywa w każdej hodowli. Kupowaliśmy gołębie młode, tymi gołębiami, oryginałami zaraz lotowaliśmy. Zdobyłem w pierwszym roku przynależności do PZHGP mistrza sekcji Opalenica, bo wtedy właśnie lataliśmy w Opalenicy. I to tak w sumie trochę mnie zwiodło, bo tak notabene przy osiągnięciu takiego wyniku, no to myślałem już, że pojąłem wszystkie tajniki wiedzy hodowlanej, no i że wszystko pójdzie gładko. Jak się okazało, no nie jest to takie proste, jakby nam się wszystkim wydawało. No wyglądało to w ten sposób, że przez kolejnych, tam załóżmy do początku lat 2000, wyniki były marne. Wyniki były marne, bardzo często borykaliśmy się z tym, że nawet nie byłem w stanie obsadzić, oblatać całego sezonu gołębi dorosłych. No, a później no to ja poszedłem na studia, w międzyczasie jeszcze będąc na studiach zacząłem pracę, jak gdyby gołębie zeszły na drugi plan. No, a jak to się później zaczęło? Później to było tak, taka moja przerwa praktycznie do lat 2010. No i z powrotem jakoś ta krew hodowcy, żyłka hodowlana wróciła. No i postanowiłem pomóc ojcu ponownie jakoś tam rozbudować tą naszą hodowlę. Trafiliśmy w 2011, przepraszam, za pośrednictwem takiego tutaj bliskiego naszego kolegi Bolesława Kaczmarka, notabene mistrza Polski w kategorii maraton, na gołębnik w Zabrzu do pana Marcina Bochynka. Żeby jakoś tam sobie poprawić te nasze tutaj wyniki w oddziale i tak dalej. No jak się okazało, strzał w dziesiątkę. Pan Marcin Bochynek, praktycznie legenda sportu gołębiarskiego na Śląsku.
obdarował mnie już na samym początku tak doskonałymi gołębiami, że w pierwszych połączeniach już 2012 rok i tak dalej, już tam się później to zaczynało rozkręcać, ale już od 2012 roku te gołębie zaczęły się wyśmienicie pokazywać. Warto by było tutaj wspomnieć też, że w międzyczasie kupiłem dwa gołębie z hodowli Krzysztofa Pruskiego. Krzysztof Pruski, wtedy hodowca naprawdę na topie, doskonałe wyniki, doskonały materiał ściągany od takich sław jak Verstrete, Huben, Jostone i tak dalej. Kupiłem od niego Lotnika, to był gołąb, który wygrał 2 lata z rzędu kategorię A w okręgu Zielona Góra. Był wnukiem do Uno Verstrete, a od pana Marcina Bochynka w tym samym roku kupiłem samicę, taką 246, jak się później okazało, podstawa hodowli, tak. W połączeniu od razu tych dwóch gołębi wyhodowałem w 2012 roku samicę 8400, która była pierwszą lotniczką okręgu w kategorii A i w D. Czyli generalnie już się coś zaczęło pokazywać takiego naprawdę doskonałego. Później z ubiegiem lat nabywałem od pana Marcina kolejne gołębie z takich jego wybitnych asów, zarówno lotowych, jak i rozpłodowych. No i powielałem to jak gdyby tutaj u siebie na gołębniku. Wyniki przychodziły z roku na rok coraz lepsze. Już lata 2014 to były takie pierwsze wyniki na poziomie regionu 6 Poznań, gdzie byłem drugim wicemistrzem kategorii GMP. Już w kategorii D zaczęły się fajne wyniki. Moim zdaniem w ogóle kategoria D jest takim jak gdyby wykładnikiem hodowli, no bo to wiadomo, że jeżeli ktoś dobrze lotuje w D, no to musi po drodze dobrze latać wszystkie kategorie. Tak, także no to jest taki początek hodowli. Co tu jeszcze dodać? Co roku próbowałem jeszcze do tych gołębi jak gdyby jakieś takie perełki wyszukiwać z zewnętrznego środowiska ścisłego, w którym byłem, czyli Bochynek Pruski. Te gołębie, powiem uczciwie, że nie mogę powiedzieć, że te gołębie nic nie wnosiły, bo zawsze to, co kupiłem, jakoś fajnie sprawowało się dalej, czy to w rozpłodzie, czy w lotach, naprawdę fajne gołębie. Przy tym pruskim trzeba wspomnieć jeszcze o takiej samicy 857, to była córka jego złotej pary, takich dwóch gołębi Jansenów z Pita Mandersa. Ta samica, kupiłem ją jako późną. W następnym roku w ogóle nie hodowałem po niej młodych, dopiero od kolejnego. I to też była doskonała samica rozpłodowa. Po niej wyhodowałem taką samiczkę 5443 z 13 roku, która w 2 lata zrobiła mi 23 konkursy, ale 15 z tych konkursów było w pierwszej dziesiątce oddziału. Naprawdę doskonały gołąb. Oczywiście ta pruska w połączeniu z gołębiami wywodzącymi się z najlepszych asów pana Marcina Bochynka. Tak, właśnie tak jak rozmawialiśmy jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, 90% hodowli to są gołębie od pana Marcina Bochynka. Tak, to znaczy już jak tam trafiłem, to ja jak gdyby no śmiało mogę powiedzieć, że zakochałem się w tych gołębiach. Pasowały mi w wyglądzie, w budowie. Oczywiście wyniki utwierdzały mnie w przekonaniu, że są to wybitne gołębie. I jeszcze o co chodzi, tutaj to są gołębie, które lecą każdy dystans. A warunki tutaj w Polsce lotowania mamy jakie mamy. To nie jest Belgia czy Holandia. Wiadomo, że próbujemy grać jakoś tymi gołębiami, aczkolwiek no łatwo się gra gołębiami, który szpicuje ze 100 km i z 500 km. Dokładnie. O wiele łatwiej. O wiele łatwiej. No i to był taki jak gdyby impuls do tego, żeby trzymać się generalnie tej jednej hodowli, no, którą ja do dzisiaj uważam za wybitną.
Właśnie jeszcze do tych gołębi się odnosząc, bo oglądaliśmy kilka samców, kilka samic, może kilkanaście, to muszę właśnie powiedzieć, że rzeczywiście te gołębie jeden w drugiego są praktycznie identyczne, więc to tak jakby tak, pokazuje, że one są z jednej rodziny. Powiem ci, jak to wyglądało. To generalnie tak, Boleś Kaczmarek, ten kumpel, którego pozdrawiam zresztą serdecznie, był mistrzem Polski w kategorii maraton. Tą kategorię maraton zrobił mu ojciec i dwóch synów. Te trzy gołębie, które były potrzebne do wylatania. I ten ojciec również pochodził z gołębnika Marcina Bochynka. Dodatkowo miałem tutaj w swoim oddziale takiego głównego rywala, taki Rafał Maćkowiak. Fajny hodowca, młody chłopak, taki naprawdę ambitny. I chodzi o to, że on po sukcesie tego Bolka Kaczmarka kupił od niego jednego z tych synów i dzieciaki po tym ojcu. I to był u niego jak gdyby rozkwit też hodowli. Szczególnie leciał bardzo dobrze loty takie 500 i dłuższe. Ja widząc to po prostu próbowałem od pana Marcina cofnąć się do tamtych gołębi. No i to wypaliło super, bo zrobiliśmy taką kooperację. Rafał Maćkowiak miał drugiego asa Polski kategorii gołębi rocznych. Miał wtedy taki gołąb tam 13 konkursów. I dałem mu do niego tą samicę 246, o której wcześniej wspomniałem. To była córka 1620, wybitnego gołębia rozpłodowego i lotnika u pana Marcina. On z tego połączenia oddał mi samczyka i po tym samczyku z kolei już ja sobie dalej hodowałem gołębie bardzo dobre na dalekim dystansie. Między innymi będzie tutaj syn tego wspomnianego samczyka, który w tym roku jako dwulatek mam go w kategorii derby gołębi dwuletnich. Tutaj warto wspomnieć, że wynik będzie naprawdę... naprawdę. Może powiem, jaki to jest wynik? 507,06. No na tą chwilę myślę, że to będzie dycha w Polsce. Aczkolwiek no nie będziemy zapeszać i... Ale wszystko na to wskazuje. Wszystko na to wskazuje, bo z tych wyników, które są w tej chwili dostępne w sieci, to jest na tą chwilę trzecim wynikiem. Także myślę, że jak jeszcze dojdzie region krakowski i tak dalej, no to tam może się jeszcze coś pokazać, aczkolwiek... Tak, u nas jest 400 w regionie. Jest 400, Kraków, tak. No to gdzieś tam jeszcze będę... Ponad 400, ale... No i właśnie jeszcze nawiązując, bo mówisz o derbach dwuletnich i o długim dystansie. O długim dystansie. Warto zwrócić uwagę, że u ciebie gołębie latały roczne na maratonach, na lotach dalekich. Tak. Moja filozofia lotowania była taka, że gołąb roczny lata już gołębie, lata już loty maratońskie. Są tutaj gołębie, które mają po dwa maratony w konkursie, przy czym drugi maraton mieliśmy dwudniowy, naprawdę bardzo ciężki. No i dawały te gołębie sobie spokojnie radę. W zeszłym roku, w roku 2020, w pierwszej dziesiątce oddziału kategorii gołębi rocznych moja była cała dycha. Czyli wszystkie 10 pierwszych gołębi było z tej hodowli. W tym roku na 10 lotników kategorii gołębi rocznych 9 jest moich. Jest też gołąb chyba na 9 pozycji mojego kumpla, prezesa oddziału tutaj Szamotuły, pana Zbyszka Gorącego. Co jeszcze? Gołębiami starałem się latać w ten sposób, że wykorzystywać młodość, witalność tych gołębi, czyli roczny, dwuletni, trzyletni. A założenie miałem takie, że gołąb roczny, dwuletni, trzyletni, wykorzystywany praktycznie tak jak na to pozwoli, a wybitne gołębie z tej hodowli miały trafiać do gołębnika rozpłodowego. No i tak to sobie wyobrażałem, że będzie to funkcjonować, ze względu na to, że uważam, iż te wszystkie wartości powrotno-lotowe gołąb przekazuje z pokolenia na pokolenie, ale w określonym czasie. Im dłużej to trwa, im ten wybitny as jest dalej w rodowodzie, no tym te wyniki są raczej słabsze. No taka jest, jak mówię, moja filozofia. Aczkolwiek, czy to było faktycznie, nie wiem. Stało się tak, jak się stało.
stało się tak, jak się stało, jestem zmuszony zlikwidować gołębie. Nie chcę tutaj jakoś tam się wielce tłumaczyć i tak dalej, żeby uciąć wszelkiego rodzaju jakieś tam domysły czy spekulacje. Po prostu powiem, że wynika to ze względów osobistych. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że w hodowlę gołębi pocztowych oddawałem całego siebie. A jak to w życiu bywa, no sytuacje życiowe uczą nas pokory i zdarzyło się tak, jak się zdarzyło, więc nie powiem, że z łatwością mi to przychodzi, bo bym skłamał, no ale z bólem serca muszę jakoś się z nimi pożegnać. No tak to wygląda. Chcę dodać tutaj, że to jest ta aukcja, która będzie u Radka, jest aukcją totalną. Nie zostanie żaden gołąb w hodowli, bo też były różne domysły, że będę zmieniał miejsce, że sobie zostawię jakieś tam najlepsze gołębie dla siebie i tak dalej. Nie, nieprawda. Wszystkie gołębie zostaną sprzedane, aczkolwiek, no tak jak już wspomniałem, łatwo mi to nie przychodzi, no ale wiecie hodowcy, jak to wygląda na każdym gołębniku, żeby zdobywać sukcesy na właśnie już na szczeblu okręgu, regionu czy tam Polski, naprawdę trzeba się temu poświęcić i w całości oddać. Ja nie ukrywam, że robiłem to z wielką satysfakcją, przychodziło mi to z łatwością. Bardzo lubiłem jak gdyby przebywać z gołębiami i uczyć je szybkiego wracania do domu, no ale no jest jak jest. Tak jest, nie będziemy wnikać, tak jak mówisz, sprawy osobiste. Więc chcę tutaj jeszcze nadmienić, iż cała moja hodowla to było około 100 gołębi. W tej chwili na aukcję będzie przeznaczonych jakieś 40 sztuk plus minus. Dlaczego? Cały gołębnik rozpłodowy w całości to tam było około tam 30 gołębi, odkupił ode mnie jeden hodowca, a nie ukrywam, że gołębie te wszystkie z przodu listy najlepszych lotników oddziału, a było ich tam kilka, ponieważ miałem 3 gołębie z 13 konkursami, 3 gołębie z 12 konkursami, gdzie odbyliśmy w tym sezonie 13 lotów. Zabrał również jeden kolega. Nie ukrywam, że to było tak zrobione, że ja potrzebowałem bardzo szybko pieniędzy, a ten chłopak, mogę dzisiaj powiedzieć, że naprawdę mi pomógł, bo wziął naprawdę doskonały materiał, aczkolwiek sprzedaliśmy go za takie pieniądze, że mi pozwoliły się jak gdyby na szybko odbudować, a myślę, że on będzie naprawdę z tego bardzo, bardzo zadowolony, no bo były to najlepsze gołębie, jakie się działy tutaj w dusznikach na gołębniku, także no tyle, a Ale gołębi mamy jeszcze 40. Jeszcze 40, to są... I powiem szczerze, że przeglądaliśmy je, mówisz, że najlepsze zostały sprzedane, ale oglądaliśmy ich dzieci, właśnie tych gołębi, bo też w tym roku trochę gołębi pociągnąłeś z lotników. Tak, generalnie lotowałem metodą suchego wdowieństwa, też za namową kumpla, który mnie tam do tego jakoś nakłonił, to Zbyszek Rodak ze Szczecina. Przegadałem z nim nie jedną godzinę na ten temat, aczkolwiek w tym roku ze względu i na warunki pandemiczne i na ptasią grypę nie wiedzieliśmy, jak te loty się zaczną, kiedy się zaczną i tak dalej. Postanowiłem, że wypuszczę jeden lęk po gołębiach lotowych. I nie wypuszczałem, kochani, z jednego, po jednym młodym, tylko po prostu, jeżeli para lotników wylęgła dwa młode, obydwa młode wychowywała. Nie przekładałem, nic nie robiłem, w ten sposób się to odbyło i uważam teraz już z perspektywy czasu, że metoda lotowania na stare suchym wdowieństwem jest lepsza. Lepsze. Jest lepsza ze względu na to, że te pierwsze loty, czyli ten krótki dystans kategorii A, te gołębie jak gdyby szybciej wchodzą w formę. Tak, to tam. A
Przy tym wychowywaniu młodych ciężej było te gołębie po prostu jak gdyby tam rozlatać, doprowadzić je do optymalnej formy. Aczkolwiek mieliśmy 24 kwietnia chyba pierwszy lot, później dwa loty takie, które się nie liczyły do mistrzostwa okręgu czy do mistrzostwa Polski. Myśmy odbyli te dwa loty tutaj jako oddział, ale powiem uczciwie, że to było akurat dla mnie na plus, bo te dwa loty, które średnio. Były takie średnie, to nie były jakieś tam słabe loty, że tam nie ten, bo skończyłem z wydolnością gołębnika 70% prawie. No właśnie, to też jest charakterystyczne dlatego, że masz, może to wynika też z tego, że masz tą rodzinę. Tak. Bo naprawdę jak oglądałem te gołębie, może tego nie będzie widać na kamerze, czy... Ale one po prostu jeden w drugiego były tak do siebie podobne. Tak, to znaczy ja w ogóle miałem hopla, że tak powiem kolokwialnie, na punkcie budowy oka, upierzenia. To dla mnie gołębie były pod tym kątem bardzo mocno selekcjonowane. Uważam, że są gołębie takie, które mają jakieś tam uchybienia w budowie i również są doskonałymi lotnikami, ale ja chciałem doprowadzić hodowlę do takiego stanu, żeby im po prostu było łatwo latać. A żeby było mu łatwo latać, on musiał być doskonale zbudowany. No musi mieć do tego predyspozycję. Do głowy nie zajrzymy, ale tutaj to jest nasza praca hodowlana, którą możemy sobie ulepszyć. Oczywiście. Nie? Jeszcze chciałbym, żebyśmy, zanim przejdziemy do strony praktycznej, bo chciałbym trochę Cię podpytać o lotowanie, jak to wyglądało, opieka nad nimi. Jasne. To chciałbym, żebyśmy trochę więcej na temat wyników powiedzieli. Wyniki, jeśli chodzi o szczebel oddziałowy, no to od 2015 roku zdobywałem mistrzostwa oddziału rok rocznie we wszystkich kategoriach. Może tam ze dwie kategorie po drodze przez te tam 6 lat mi umknęły, aczkolwiek to nie było tak, że gdzieś tam byłem daleko, tylko jeżeli nie wygrałem, no to byłem drugi. Ale no tak to wyglądało. Miałem taki przypadek, gdzie kręciłem naprawdę życiówkę. To był rok 2018. Do 12 lotu oczywiście prowadziłem w oddziale we wszystkich kategoriach. No i przyszedł lot 13. Mieliśmy taką ciężką 500 z bindę, taką 8-godzinną. No taka, fajny lot. Zaczęły gołębie siadać doskonale, zawsze wiecie jak to jest na telefonach z kolegami i tak dalej. Jeszcze świętej pamięci tata rozmawiał właśnie przez telefon z Kaziem Tondrem i tam sobie opowiadali, czy już są, czy będą. Oni mieli lot chyba pół godziny później wypuszczone gołębie i zaczęły gołębie siadać. Siadały fenomenalnie. Po tym, no tylko to już jest teraz opowiadanie czegoś, co jest nieudokumentowane, no ale tak było. Byłoby 11 pierwszych gołębi na oddział z tego ciężkiego lotu i potrzebowałem 4 gołębie do poprawy tam kategorii B i C. No i w pierwszej piątce tych gołębi siadła ta cała czwórka. Wchodzę na gołębnik i wszystkie mam odbite, 22:26. Zegar się spalił. Ojej, ja tak jak opowiadałeś historię, to tak... Zegar się spalił, słuchajcie, ja myślałem, że dostanę po prostu najzwyczajniej w świecie zawału, nie? Później już każdy gołąb, który przylatywał, no to sobie myślałem, chłopie, się, czy tam dziewczyno się narobiłaś, kurczę, nic z tego nie będzie, nie? No i pomimo tego lotu w kategorii gołębi, w konkurencji gołębi typowanych skończyłem na drugim miejscu w oddziale, a w tych kategoriach szybkościowych już tam byłem chyba 5., 7. czy jakoś tak. Po prostu wyleciałem ze wszystkich klasyfikacji. To był na ten. A po drodze były takie sukcesy jak 8. przodownik polski kategorii GMP, 12. przodownik polski kategorii A, 9. przodownik polski kategorii A. Oczywiście takich tam wyników, gdzie byłem w ogóle sklasyfikowany w Polsce, było znacznie więcej, ale już nie pamiętam nie tych. Wszystkie się pamiętam. Nie, tym bardziej, że ja naprawdę nie przywiązuję do tego jakiejś szczególnej uwagi. No, cieszyło mnie, jak te gołębie po prostu szybko
tylko wracały do domu. Ale zobacz, właśnie mówisz, że ósmy przodownik w GMP, czyli 11 miejsce w Polsce. Tak. To teraz notabene ten sezon ostatni na ten moment może być najlepszy w sumie. Bo w derbach może być wynik nawet lepszy niż ósmy, czy tam 11 miejsce w Polsce. No tak, tak się złożyło. No. Że na koniec może być super. Także teraz może przejdziemy super. Sobie do gołębnika. Dobrze. Zanim jeszcze wejdziemy do środka, to pokażemy, jak wentylacja była. Jak wentylacja działała tutaj? Wentylacja w gołębniku, koledzy, wyglądała następująco. Nie ukrywam, że dla mnie istotną sprawą jest temperatura i generalnie różnice temperatur między dniem, nocą na gołębniku. Uważam, że to jest bardzo ważne, no i wilgotność. Ten gołębnik naprawdę jest gołębnikiem, który tym gołębiom służył. No, wyniki mówią same za siebie, a bardzo istotną rolę, myślę, spełnia w tym wszystkim właśnie gołębnik. Był przede wszystkim gołębnikiem suchym i takim, że jak się wchodziło na gołębnik, nie było czuć po prostu zapachu gołębi. O co mi chodzi? W tej chwili tam naprawdę jest nieporządek, bo ja już nie miałem czasu, żeby o to dbać. U mnie przez cały rok na gołębnikach było po prostu wysprzątane tak, żeby można by było jeść z podłogi. Natomiast w tej chwili jest jak jest. Samce są osobno, samice są osobno na wolierach. Po prostu dlatego, żeby nie zabierało mi to zbyt wiele czasu, no, ze względu na to, że mnie tu nie ma. I chodzi o to, że wentylacją sobie grałem tak, że albo ten napływ świeżego powietrza wchodził przez te okna, które były praktycznie otwarte większością sezonu, albo po prostu przymykałem sobie przy różnych wiatrach, czy jak tam, przy różnych warunkach atmosferycznych, aż do takiego stopnia, że przy upalnych dniach podnosiłem po prostu okno, te wszystkie okna się tak samo podnoszą, no i w ten sposób gołębie miały dostęp do świeżego powietrza. Na korytarzu mam ruszt, natomiast w gołębniku wdowców pozakładałem pełne podłogi. Uważam, że lepiej posprzątać codziennie tą podłogę i widzieć, jak to wygląda, niż po prostu mieć spokój ze sprzątaniem, ale jakąś tam niepewność w głowie, czy wszystko jest w porządku. Bo nie tylko w celach sprawdzamy oczywiście jakość kału i tak dalej, ale też ta podłoga była bardzo ważna. W gołębniku w środku są rozsuwane sufity około 60 cm od cel gniazdowych było zakryte płytą, natomiast później szedł taki tunel z siatki, który był przymykany też w zależności od potrzeb, plus okna dachowe, które sobie po prostu otwierałem bądź przymykałem w zależności od warunków. Było to na zasadzie tylko grawitacyjnej, jak gdyby, wentylacji, że to powietrze, które wchodziło do środka, zużyte, cieplejsze, nagrzane, wiadomo, lżejsze powietrze wychodziło mi górą, ale jeszcze temperaturę regulowałem sobie zamykaniem tych okien, otwieraniem tych okien, tych dachowych, i przysłanianiem bądź rozsuwaniem tych przysłon, które znajdują się w suficie w gołębniku. Tak jest. A jeszcze, jeśli chodzi o ruszt, bo ruszt jest na korytarzu. Ruszt był założony na całym gołębniku. Jak ten gołębnik powstał? Ten gołębnik powstał w 2013 roku. To ruszt był na całym gołębniku, aczkolwiek później nie pasowało mi to i najzwyczajniej w świecie położyłem płytę ze sklejki takiej liściastej, bo chodziło mi to też o to, żeby mimo wszystko to oddawało i przyjmowało tą wilgotność.
położyłem na ten ruszt takim najłatwiejszym sposobem, no i tak sobie to później już tam skrobałem, że tak powiem, dzień tak, w dzień. Ale jeszcze zmierzam do czego, bo ruszt jest, a pod nim jest pełna podłoga. Pod nim jest pełna... Czyli dół nie wchodzi? Nie. Pod nim jest pełna podłoga. Gołębnik jest 50 cm od ziemi. Pod gołębnikiem jest izolacja, a podłoga była nabita takimi, takimi po prostu mokrymi dechami jeszcze, jak to robili cieśle, bo ten gołębnik robiliśmy za pomocą, przy pomocy kumpla takiego Tomka Jancewicza, który robił całe wyposażenie w środku, robiliśmy praktycznie sami, żeby powiedzieć, o co mi chodziło z tymi dechami. One były specjalnie mokro nabijane dlatego, że jak te deski się rozeschły, to i tak tam się porobiły szczeliny z rzędu tam, kurczę, pół do centymetra i jakoś tam to jeszcze było wentylowane, aczkolwiek nie było tego uderzenia takiego powietrza bardzo świeżego i uważam, że to też nie było złe, no bo no, gołąb nie lubi przeciągu, nie? No to jest podstawa. Także teraz, Marcin, znajdujemy się w gołębniku. Wdów. To jest, to tutaj znajdowały się wdowy przez cały sezon lotowy. Przepraszam za bałagan. Ale generalnie... No, taki bałagan to... Ale lotowałem w ten sposób, że przy gołębniku wdów znajduje się woliera. Tu był wylot dla nich i one, samice, przez cały tydzień wchodziły i trenowały z tego gołębnika na takiej zasadzie. O godzinie 6 wypuszczałem samice na oblot, latały tam godzinę 15, jak im tam pasowało, wchodziły mi do gołębnika, w gołębniku były karmione i przepędzane na wolierę. Na wolierze spędzały czas do godziny 18. Były wypuszczane na oblot, drugi oblot w ciągu dnia z woliery, zwoływane, wchodziły, były tutaj pokarmione i zostawały już na noc na gołębniku wdów. I tak to się odbywało przez cały tydzień od poniedziałku do niedzieli praktycznie. Do wkładania. Wkładane były również z tego gołębnika, bo ja nie pokazywałem w ogóle nie pokazywałem samic samcom przed lotem. I dopiero jak przychodziły z lotu, one były tak spragnione tych samców i tych cel i tego baraszkowania, że tak powiem, że nie było żadnego problemu. Też miałem obawy takie, czy one, wchodząc cały tydzień tutaj, że nie będą tutaj siadały na wylot, w ogóle nie było takiej sytuacji. Przychodziły tam i spokojnie sobie wchodziły do gołębnika. No tak to tutaj sobie wymyśliłem i tak to praktykowałem. Uważaj, Radek, na głowę. One sobie tutaj siedziały cały dzień. Oprócz pojnika tutaj nic nie miały. Wiadomo, pojnik z czystą wodą, bo to generalnie, jeżeli chciałem cokolwiek podać do wody, to robiłem to w momencie, kiedy one najadły się, zostały pokarmione, wtedy podchodziły do pojnika, natomiast w ciągu dnia miały dostęp do świeżej wody, ale latem przy wysokich temperaturach nie chciałem czegokolwiek po prostu dodawać do wody, no żeby po prostu to się nie zepsuło i nie narobić więcej szkody niż pożytku. Tak jest, jak widać, na wprost ciebie ściana jest siatki przeciwwiatrowej. Tak, tam jest strona północna praktycznie, taka no północno-wschodnia, ale często gęsto zimne wiatry właśnie były stamtąd, więc postanowiłem sobie założyć siatkę przeciwwiatrową. Tu połowa ściany jest wsadzona pleksi, a połowa była otwarta i no i jest zadaszone, żeby po prostu ta woliera nie była, nie, żeby te gołębie nie były narażone na opady. Tak, a gdybyś tak w skrócie mógł powiedzieć, nie chodzi mi o preferencje, tylko raczej o to, jak to wypadało już w lotach, samce czy samice? Powiem uczciwie tak, do pewnego czasu samice zdobywały
samice zdobywały u mnie wszystkie czołowe nagrody. Do momentu, kiedy to zacząłem właśnie ściągać gołębie od pana Marcina Bochynka. Marcin Bochynek w swoich najlepszych latach latał przede wszystkim samcami i te samce były selekcjonowane po prostu na wynik. Jak zacząłem od niego ściągać gołębie, to zaczęły mi się dużo lepiej sprawować samce niż do tej pory, kiedy je koszowałem. Samice miałem takie loty, że jeszcze przed gołębiami bochynkowymi, że tak powiem, miałem takie loty, że na 10 pierwszych gołębi na gołębniku 9 to było samic, dopiero pokazywały się tam delikatnie jakoś tam samczyki. No a w tej chwili samce naprawdę już robiły kapitalną robotę. Zresztą do tego wyniku w derby, tak jak mówię, tych dwuletnich gołębi już były 2 samice i 3 samce. Także no to już pokazuje jak gdyby skalę tego, jak to wszystko się w ciągu tych kilku lat zmieniało. Na plus właśnie samczyków. Uważam, że samiec ze swoją siłą, jak gdyby taką fizyczną jest z takich lotów do 500 km, uważam, że jest naprawdę zdolny do lepszych wyników, bo samica chyba z tych lotów maratońskich czy tych takich bardziej wymagających nadrabia po prostu własną jakąś taką upartością. No nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć, no ale tak to sobie jakoś tłumaczyłem, że one po prostu są te samice twardsze, bardziej uparte, bardziej zawzięte, no nierzadko mniejsza masa pozwalała na to, żeby szybciej po prostu lecieć do domu. Także teraz jesteśmy w gołębniku młodych. Tak, ten gołębnik przeznaczyłem dla gołębi młodych. To jest gołębnik w ogóle murowany. Ja sobie ten gołębnik postanowiłem, że wybiję w środku błazerią, żeby po prostu ten klimat na tym gołębniku był taki przytulniejszy. To ciepło, które daje drewno, to, że ono wciąga i oddaje wilgoć, to sprawiło, że tutaj naprawdę się zrobiło tak bardzo, bardzo przyjemnie, tak przytulnie. Dodatkowo postawiłem sobie wolierę, bo tutaj nie było woliery przy tym gołębniku jeszcze w zeszłym roku. W zeszłym roku zimą tak sobie tutaj majsterkowałem i postawiłem tą wolierkę. No i tutaj cały sezon z tego gołębnika leciały gołębie młode. Natomiast teraz mam tutaj rozdzielone samczyki, siedzą, żeby miały właśnie dostęp do jednej woliery, samiczki na tym gołębniku wdów, żeby miały dostęp do drugiej woliery. Mają dostęp do świeżego powietrza, ja tam wstawiam kąpiele i tak dalej, żeby to wszystko wyglądało tak, jak się należy. Uważam w ogóle, że kąpiel dla gołębia pocztowego jest podstawą w hodowli. Ja w czasie sezonu minimum dwa razy w tygodniu, a teraz tak samo to było w okresie pierzenia. Później wiadomo, zima, już cięższe warunki i tak dalej. Ale mimo wszystko i tak starałem się, żeby chociaż raz w tygodniu gołębie przekąpać. Tutaj na tych super urządzeniach, czyli na zagiętym gwoździu, zawsze powieszałem zwykłą taką, jakby to nazwać, taką lampę, jak dla taką grzewczą, taką wiecie, jak taką kwokę, czy tam jak dla małych kurczaczków, czy dla małych świnek, czy tam obojętnie jeszcze dla jakiego gatunku zwierząt. One po prostu po przekąpaniu wchodziły tutaj i wszystkie były rozłożone pod tą lampą, którą sobie też wysokość regulowałem, żeby je osuszyć i żeby po prostu to pióro, to małe pióro, które się rozwija teraz podczas pierzenia najbardziej, żeby dostało wody ciepłej,
żeby się rozbiło ze stosiny i żeby to wszystko, kurczę, wyglądało jak jeden wielki nabrzmiały puch, a nie żeby te gołębie po prostu to upierzenie było jakieś takie słabe, szorstkie i tak dalej. I matowe, tak jest. I matowe. Jak zakładam, lotowałeś młodymi naturalnie. Tak jak widać tutaj. Generalnie młode bardzo też lubiły przebywać na zewnątrz. Radkowi już wcześniej wspominałem, tu jak tak chwilkę pogadaliśmy przed nagraniem, że dla mnie lotowanie gołębiami młodymi traktowałem zawsze jako etap hodowli, a nie cel hodowli. To znaczy młode gołębie delikatnie, bez żadnej jakiejś szczególnej suplementacji, dużo naturalnych rzeczy, delikatna karma i przynosiło to różne rezultaty. Słuchajcie, miałem takie sezony, gdzie wygrywałem mistrzostwo oddziału, wygrywałem mistrzostwo okręgu, a były też takie, gdzie naprawdę były te wyniki dużo słabsze, co nie znaczy, że w późniejszym czasie te gołębie, które leciały słabiej na młode, nie robiły doskonałych wręcz wyników na gołębie dorosłe. I to mało tego, zawsze tutaj chłopacy ode mnie z oddziału się dziwili, że mówią, że kurczę, na młode jakoś nie brylujesz, a rocznymi już nie można tobie dać rady. No i tak to wyglądało. Że delikatnie młodymi, aczkolwiek, tak jak już wcześniej wspomniałem, gołębie roczne już były dosyć poważnie eksploatowane. Tak, ale jeśli mówisz o młodych delikatnie, może wyjdziemy sobie przed wolierę. Tak. Jeszcze wracając do tych młodych, bo mówisz delikatnie, to co masz na myśli, mówiąc delikatnie? Delikatnie mam na myśli to, że oczywiście gołębie młode lecą cały program gołębi młodych, ale mówię, że delikatnie, że nie suplementuję mocno tych gołębi, nie napalam się na jakieś wystrzałowe wyniki, tylko chodzi o to, że karmę, jaką stosuję w czasie sezonu gołębi młodych, jest to karma z gruntu dietetyczna, bo żeby od początku jeszcze, na przykład tak, w rozpłodzie gołębie karmię zawsze bardzo, bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Do tego stopnia, że naprawdę kupowałem najdroższe mieszanki, jakie znajdowały się na rynku, a mogę powiedzieć, tutaj nie wiem, to nie będzie żadna reklama, leciałem tylko i wyłącznie na karmie Bayersa. A do rozpłodu również kupowałem najdroższe mieszanki, jakie były na rynku, ze względu na to, że uważam, że idealnie zbilansowana mieszanka rozpłodowa powoduje to, że nie musimy im tam dodatkowo suplementować jeszcze nie wiadomo czym. Wiadomo, że dostęp do minerałów, grytów, jakiegoś tam dodatkowego białka. Ja na przykład białko w rozpłodzie, jakie stosuję, to jest najzwyczajniej w świecie kupowana w sklepie maślanka. Czy jakieś tam bebiko dla dzieciaków. Nie? No, zresztą podczas sezonu pierzenia również, żeby te gołębie miały z czego to pióro nowe, świeże, piękne budować, no to potrzebują przede wszystkim dużej ilości białka. Tak jest. No tak to wyglądało, że te gołębie, mówiąc właśnie delikatnie, chodziło mi o to, że one nie były jakoś super suplementowane, bez żadnego wymyślania, bez żadnego jakiegoś zbędnego trenowania. Trenowałem gołębie młode dwa razy w tygodniu, przed lotami gołębi młodych, nie ukrywam, że wywoziłem kilkanaście razy, ale też to robię na takiej zasadzie. Nie uczę gołębi lotowania 3, 5, 10, 15 kilometrów, żeby one po prostu się wciągały, tylko ja jechałem 25, 40, 60, 80. I na tej zasadzie. I później w ciągu sezonu lotowego dwa razy w tygodniu miałem takie swoje miejsce, oczywiście już po kierunku do lotu.
To było, powiem Wam uczciwie, chyba gdzieś tam z 45 km drogą, czyli jeżeli one miały z 35 w prostej linii lotowej, no to góra, no to, to takie treningi robiłem tym młodym. Także no nie można powiedzieć, że ja jakoś przeforsowywałem gołębie młode, bo to one sobie to robiły po prostu na spokojnie. Na spokojnie. Tak jest. A jeśli chodzi później już o gołębie dorosłe? No bo już tutaj rocznymi, tak. Rocznymi było super. Rocznymi już było super. Wchodziłem w swoją, wchodziłem już w swój program suplementowania gołębi. Uważam też w ten sposób, że żeby gołąb był przyzwyczajony do suplementacji, którą dostaje w sezonie lotowym, musi tą suplementację pobierać przez cały rok. I oczywiście regulujemy sobie tutaj dawkami, w jakich się to odbywa, aczkolwiek cały czas, cały rok mają dostęp do suplementów, które będą dostawały w sezonie lotowym. Moje zdanie jest również takie, że gołębie powinny być w czasie zimy, jakby to powiedzieć, wygaszone. Że ten. Nie wszyscy się z tym zgadzają, nie wszyscy tak. Nie wszyscy będą mieli podobne opinie na ten temat, aczkolwiek powiem, że dla mnie w okresie zimowym zwykły owies jest naprawdę karmą, która powoduje to, że ten gołąb robi się, no, w żargonie hodowlanym suchy, że on zacznie się ściągać, że po prostu wygasi te swoje nadmierne pobudzenie, tak. I oczywiście nie jest to sam owies, no tak. tylko dodatek do mieszanki takiej zimowej, ale jest to już w styczniu u mnie 50% jednak całej mieszanki karmy, którą spożywają gołębie, jest to owies. No, tak jak wspomniałem dodatkowo o tych kąpielach, to jest rzecz bardzo ważna. No a do sezonu gołębi dorosłych wracając, to wyglądało w ten sposób, że gołębie cały tydzień jak gdyby podstawą jest karma dietetyczna, regulowana oczywiście od trudności lotu już albo od poniedziałku, albo dopiero tam załóżmy od środy. No i wiadomo, tydzień podzielony na dwie części. Pierwsza część to odbudowa, druga przygotowanie energetyczne. Uważam też, że dużo daje wypoczynek. Tak jak niektórzy sądzą, że musi być cały czas trening, bo on sobie rozwija mięśnie i tak dalej, to i owszem, ale ja miałem na przykład często, gęsto w ten sposób, a nawet no nie wiem, czy nie mogę powiedzieć, że zawsze, że gołębie, jeżeli lot odbywał się w niedzielę, i był to lot krótki, czyli załóżmy taki do 300 czy tam 300 z haczykiem, to gołębie jeszcze po locie konkursowym, po zegarach czy jak tego, przyjeżdżałem sobie, wypuszczałem, żeby one tam się zrelaksowały, ten zakwas, żeby jeszcze tam rozlatały. Jeżeli taki tam miał miejsce, no wiadomo, nie robiłem tego po ciężkich 500-kach czy po maratonach, natomiast poniedziałek był dniem takim, że rano w poniedziałek nigdy gołębie u mnie nie latały. Uważam też, że ten odpoczynek dla gołębia jest równie ważny jak trening. Tak. Wieczorem w poniedziałek już gołębie wychodziły normalnie na oblot, i samce, i samice. Od wtorku musiały już dobrze trenować w koło domu, natomiast trening przed lotem to była środa, czwartek, piątek cisza i w sobotę koszowanie na niedzielny lot. No i to tak by było pokrótce z tak. Takich... A jeśli chodzi o karmienie? Karmienie u mnie wyglądało w ten sposób, że
podstawą całej mieszanki była taka mieszanka Vandenabele z firmy Bayers. To było jak gdyby 30%, którą dostawały praktycznie przez cały tydzień i do tego dokładałem innego rodzaju mieszanki, czyli na przykład albo żółty zontjens, który jest bardziej proteinowy, bądź tam w końcówce taka karma o numerze 47 energetyczna. No i w zależności od trudności lotu, ilość ostatnich karmień po prostu była uzależniona, to znaczy ilość razy podania tej energetycznej karmy była uzależniona od trudności lotu, o to mi chodzi, że ujmowałem tych karm typu właśnie te Vandenabele, Zontjens, a dodawałem tej karmy 47, która stricte jest karmą energetyczną. Nie lotowałem nigdy używając orzechów, ale dodawałem na loty maratońskie czy na te 500 nasion łuskanych słonecznika. Bardzo bałem się też lotowania na nasionach konopi, ze względu na to, że no, ja uważam w ten sposób, kto daje karmę białkową na końcówce tygodnia, ten nie kręci szpicy. Natomiast konopie bardzo często są mylone jako nasiona oleiste, a tak na dobrą sprawę to jest karma bardzo wysokobiałkowa. Także z początkiem tygodnia przy odbudowie owszem, ale na końcówce tygodnia nigdy, bo po prostu strach. Nie, jak dostały za dużo masy, a gołąb, koledzy, jak wszyscy wiemy, nabiera bardzo szybko. Jeśli jest zdrowy i w formie, no to przy podaniu czasami za dużo, podczas dwóch karmień możemy sobie narobić więcej szkody niż pożytku. Jeśli chodzi o suplementację, w tej hodowli to było tak, że wiecie, jak to jest. Jeżeli się zdobywa jakieś tam fajne wyniki, to wszyscy myślą, że masz jakiś złoty środek, złotą puszkę ze złotą łyżką, czy złotym wiadrem, czy jak to zwał, tak zwał. Lejesz, posypujesz, no i kręcisz pierwsze konkursy. Żeby kręcić pierwsze konkursy, to trzeba po prostu siedzieć z 5-6 godzin dziennie u gołębi i to jest moim zdaniem duży krok do tego, żeby to zrobić. Oczywiście trzeba wiedzieć, na co patrzeć, a nie tylko patrzeć u gołębi. No albo to ktoś czuje, albo ktoś tego nie czuje i tak już po prostu jest. Ale suplementacja to jest coś, co pomaga gołębiom, ale też może bardzo, bardzo zaszkodzić. Więc już tu Radkowi mówiłem, ja używałem trzech produktów doktora Mariena, które uważam za naprawdę doskonałe produkty, plus do tego Blitzform, który dla mnie jest fajnym preparatem jodowym, ale to też nie ze względu na to, żeby jakoś tam pakować, pobudzać, tylko w dużym stopniu jod wpływa na wartości, ma wartości grzybobójcze. Wiadomo, że grzyb w gołębniku, jak zwał, tak zwał, czy on będzie w przewodzie pokarmowym, czy będzie na gołębniku, w karmie i tak dalej, jest gwoździem do trumny, że tak powiem. Nie możemy sobie pozwolić na zbyt wysoką wilgotność w gołębniku, no bo to przy tym wszystkim się namnaża. Nie rozumiem też stosowania antybiotyków tydzień w tydzień, jak zwał, tak zwał. Jakie one by nie były, bo często było tak, że hodowcy robili jeden tydzień na drogi oddechowe, drugi tydzień na rzęsiska, trzeci tydzień, no nie wiem, na salmonelozę czy tam na E. coli. Ciągle coś było w tych polinikach przez pierwsze dni po locie. A co za tym idzie? Wyjałowienie flory i pierwsze, co się pojawia podczas wyjałowienia flory, no to są drożdżaki, no czyli najzwyczajniej w świecie grzyb. I to jest duży błąd, uważam, dlatego kurację przed lotami owszem,
przed lotami owszem, ale niech ten antybiotyk będzie podany już przez tyle dni, żeby on naprawdę pokazał, że działa. To jest tak jak u ludzi. My mamy coś takiego, że to znaczy przy podawaniu dla gołębi, że poniedziałek, wtorek, no i kończymy podawanie antybiotyków. Bardzo często są to tak zwane kombajny, które tam mają w sobie na przykład ze 3-4 antybiotyki wymieszane. To już jest w ogóle dla mnie dramat, a zaraz wam powiem dlaczego. Kiedyś dałem gołębie do badania, do Tomka Skoby i też stosowałem po drodze, kiedyś tak robiłem, jak ci hodowcy, o których wspominałem, że co trzeci tydzień gołębie dostawały coś tam. Wtedy wchodziły dużymi krokami wszystkie wiadomości o gronkowcu i tak dalej. Gronkowce, paciorkowce, jest to zguba naszych gołębników i tak dalej, i tak dalej. No więc, żeby tego uniknąć, kiedyś z takim naprawdę wybitnym hodowcą z naszego regionu 6 Poznań, Wiesiek Młot, powiedział mi, że na gronkowca i paciorkowca najlepsza jest amoksycyklina. Już tam będę mówił nazwami, bo to... No, ale musi być podana w naprawdę wysokiej dawce. I mówi, zrobisz taką kurację i z gronkowcem, paciorkowcem jest spokój. No jak mi powiedział taki doświadczony hodowca, no to tak to zrobiłem. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że no nie było to dobre posunięcie, aczkolwiek do czego zmierzam. Dałem wtedy do badania, zrobili antybiotykogram w Kobie i przychodzi mi, bo oczywiście zastosowałem się do zaleceń przy tym podaniu tej amoksycykliny i przychodzą mi badania i okazuje się, że gołębie moje całe stado jest zupełnie niewrażliwe na amoksycyklinę. Te bakterie, które się zajmują, tylko są zupełnie uodpornione. I tak samo działo się z tymi wszystkimi antybiotykami, które podajemy zbyt krótko. Albo zbyt duża dawka podana antybiotyku powoduje to, że te gołębie, które przewalczą, są uodpornione, albo zbyt krótkie podawanie również powoduje te ujemne właściwości. To znaczy, jeżeli podajemy poniedziałek, wtorek, zaraz tam po locie, a ten antybiotyk z danej grupy dopiero zaczyna działać praktycznie będąc w krwiobiegu na trzecią dobę, no to my nic nie robimy, tylko dostarczamy temu organizmowi tego antybiotyku w takiej dawce, że on sam za chwilę się uodporni i naprawdę przy już jakichś tam poważniejszych problemach z chorobą, która tam no, dotyka nas, wiadomo, wszystkich, no to już naprawdę nie będzie sobie czym poradzić. Tak samo jeśli chodzi o adeno gołębi młodych, nękało mnie tutaj rok rocznie. To nie jest tak, że tam... Ja uważam, że nie ma złotego środka na adeno ze względu na to, no, że jest to najzwyczajniej w świecie wirus. Podając antybiotyki zwalczamy tylko i wyłącznie już efekty tego, co ten wirus... Nie przyczyny. Dokładnie. Co ten wirus nam tutaj w tym organizmie nabroił. Natomiast ja miałem często gęsto tak, że dostawały gołębie młode adeno w ostatnim tygodniu przed lotami. Tak też miałem w tym roku i generalnie no co, no wtedy napalać się na jakieś tam ostre lotowanie młodymi, jeżeli one są, wiadomo, są doprowadzone do jakiejś optymalnej formy, fajnie latają, fajnie trenują, fajnie jedzą, fajnie wracają, no i od razu wchodzi adeno i ktoś powie, że wyleczyłem adeno w tygodniu, poszły na lody i ich nie ma. Bo nie wyleczyłeś adeno, to znaczy być może tak. Być może te efekty, te skutki są jakoś tam zminimalizowane tej choroby, aczkolwiek gołębiom trzeba jeszcze z powrotem je roztrenować do tej optymalnej formy, z powrotem doprowadzić do masy i tak dalej, i tak dalej. I to nie idzie zrobić tego w tygodniu, tylko potrzeba na to 3 tygodnie, czy tamte, a wielokroć jest tak, że już nie idzie ich po prostu doprowadzić do takiej formy, jakie miały przed chorobą, nie? Szczególnie, że sezon trwa 4 czy 5 tygodni, więc... Na młode, tak. Dokładnie. Także
No to lotowanie młodych jest naprawdę dla wielu hodowców bardzo, bardzo ważne i chwała im za to i niech się tym bawią i niech się tym podniecają, że tak powiem, ale dla mnie sezon lotowy gołębi dorosłych to był priorytet. Tutaj wkładałem wszelkie starania, wszelkie moje jak gdyby zaangażowanie, żeby to wszystko funkcjonowało tak jak w szwajcarskim zegarku. Dokładnie. Tak jak mówiłeś, gołębie latały dwa razy dziennie. Chyba tutaj je dobrze mogłeś obserwować. Tutaj jest super widok. Widzisz sam, że tutaj naprawdę super widok, chociaż uczciwie powiem, że jak wypuszczałem gołębie i były w takiej już naprawdę super, super formie, no to w ciągu tej godziny treningu to może ze dwa razy mi się tu pokazały. Aha. A tak to po prostu odchodziły. Na takiej dużej szybkości nalatywały na gołębnik, tylko było słychać świst, pokazały się z dwa koła, znowu odchodziły i tak to wyglądało w czasie treningów. Bardzo mocno i bardzo fajnie latały gołębie i nie mogę powiedzieć, ale dodam też od razu tutaj, że samice. Natomiast jeśli chodzi o samce, to są takie trochę obiboki, trochę takie nygusy. Ale czasem może dobrze, jak samiec taki jest, nie? Ja uważam, że samiec wtedy jest w lepszej formie. Nie, żeby to źle nie zabrzmiało, że one jak w ogóle nie latają. Ale w lepszej formie jest takie, jak odchodzi ci 10 w jednym kierunku, ale każdy pojedynczo wraca, wożą się i tak dalej. No to jest ta cała frajda i uciecha z oglądania wdowców na oblocie, nie? No bo to jest najfajniejsze w tym wszystkim, tak. Jak siada, zrywa się. Dokładnie, siada i zawsze miałem tak, widzicie, jest tutaj klapy są otwierane, zamykane, więc jak wylatywały wdowcy, to przez godzinę miały zamknięte wloty. Przez godzinę wyglądało tak jak teraz, a po godzinie otwierałem wloty i miały jeszcze pół godziny na tą zabawę, nie? I wtedy właśnie widziałem formę u samca i wtedy można było to wszystko sobie jak na dłoni, no bo jeżeli po tej godzinie było część takich gołębi, które po prostu zmęczone treningiem wchodziły do gołębnika i już je nie interesowało, no to wiadomo było, że one jakiegoś tam spektakularnego wyniku w niedzielę nie zrobią. Natomiast jeżeli miałem przez te pół godziny te wloty otwarte, a one jak pszczółki mi się tutaj uwijały w koło gołębnika, no to wiedziałem już, że naprawdę będzie bomba. Nie bomba w sensie takiego tam złego lotu, tylko że będzie naprawdę fajny lot. Wyniki tak jak wspominałem już o takich podsumowanych, były fajne na poziomie okręgu, oddziału, regionu i kilka fajnych w Polsce, ale pokażemy też kilka takich naprawdę lotów, gdzie tam Radkowi pokazywałem na przykład lot między dwoma maratonami w tym roku, gdzie w 20 chyba 6 gołębiach pierwszych na oddział, 22 są moje, zaczynając z pierwszymi 8. Kilka mam takich lotów, gdzie po prostu cała dycha pierwszych gołębi na oddział jest moja. Był taki lot włożonych 32 gołębie na lot, 29 w konkursów 7 pierwszych. No jest naprawdę czym się pochwalić, no bo to były efekty mojej ciężkiej pracy przy tych gołębiach, naszej ciężkiej pracy przy gołębiach, bo cały czas mówię ja, ale latałem w tandemie z ojcem, którego na dzień dzisiejszy no strasznie mi brakuje. Także teraz jesteśmy w wolierze, gdzie teraz siedzą samce, tutaj wcześniej były młode, tak jak mówiliśmy. Tych samców zostało ile, Marcin? Tych samców zostało 18. Tych samczyków zostało 18, ale no to nie jest panowie i panie szrot, że tak powiem, tylko tu są tak, do tego wyniku fajnego w derby miałem dwie samice i trzy samce. Te wszystkie trzy samce są tutaj na tej wolierze. Ja je zaraz złapię, wam pokażę z bliska. Nie wiem, czy to kamera odda, no ale... Nie wiem, czy kamera odda, ja mogę potwierdzić. No, ale naprawdę super gołębie, a do czego zmierzam?
pokażę, jak je będę miał w ręku, no to trochę więcej o nich po prostu opowiem, z czego one się wywodzą i jakie wyniki na przykład tam już wylatały. Jest tu kilka gołębi młodych po sezonie. No tego akurat, którego Radek kamerujesz, to jest jego matka zrobiła tego tutaj 22, zrobiła 13x13 w tym roku jako dwuletnia. Natomiast ojciec jest jednym z tych trzech samczyków, które są w drużynie do derby. Koledzy, prezentuję tutaj gołębia z tej drużyny do derby. To jest gołąb dwuletni. Wywodzi się ze strony ojca z tego gołębia, o którym opowiadałem wcześniej. Z Rafała Maćkowiaka. To był drugi as polski gołębi rocznych, czyli to jest jego wnuk. Natomiast matką tego gołębia jest córka gołębia olimpijskiego 267 od Marcina Bochynka. Ten gołąb jako już do dwulatka wylatał mi 17 konkursów, muszę powiedzieć, że był 17 razy w koszu. No właśnie. To jest jedna z takich perełek, które tutaj są jeszcze na gołębniku. I on jest też liczony do derbów? Jest też do tych derbów. Mam trzy samczyki, dwie samice. Te dwie samice, już mówiłem wcześniej, zostały sprzedane. To były też dwuletnie samice, które zrobiły obie po 13x13. Natomiast ten gołąb w tym roku był 9 razy w koszu i 9 konkursów. Jako roczny był 8 razy w koszu i zdobył 8 konkursów. Z czego na te 17 wkładań, nie chcę wam skłamać, ale myślę, że 6 razy w dziesiątce. Ten gołąb też ma jedynkę na oddział z takiej ciężkiej 300. No myślę, że materiał naprawdę godny polecenia. Wygląda tak. To znaczy one teraz te gołębie jeszcze się mocno pierzą. To znaczy jeszcze nie są w pełnym garniturze, że tak powiem, aczkolwiek już naprawdę fajnie to wygląda. Też dwuletni gołąb z drużyny do derby. Jego matką jest ta samica 246 od Bochynka, którą pierwszą przywiozłem na hodowlę do Dusznik. Jak już mówiłem, ta samica była podstawą hodowli na tym gołębniku. Jego ojcem z kolei jest taki gołąb, którego miałem w rozpłodzie, również oryginalny gołąb od pana Marcina, 3866. Z kolei ten 3866, jego ojciec pochodził po gołębiu 333 Marcina Bochynka, który przez 3 kolejne lata miał 13, 12, 11. Był drugim lotnikiem rejonu na Śląsku. Nie wiem, jaki to jest rejon. To był chyba rejon wtedy, rejon Ruda Śląska, tak mi się wydaje, ale no nie chcę skłamać, żeby nie ten. Nigdy jeszcze podalibyśmy jego numer, bo... Aha, jasne, tamtego też. Właśnie. Ten jest 862-405. Natomiast ten pierwszy prezentowany był 862-505. 505, to są dwa takie samczyki, złapię kolejnego. Następnym gołębiem jest kolejny z drużyny do derby dwuletnich. Ten gołąb wywodzi się z gołębia 7801, czyli gołębia olimpijskiego od pana Kazimierza Tondra. Tutaj hodowca z naszego okręgu. Jeszcze ma jedno pióro. No, ustaw się, misio. Nie wiem, jak kamera to odda. To jest 862-515. Gołąb, który
który jest też już ojcem gołębia tutaj młodego, który też będzie na aukcji. Ten samczyk był w parze z tą dwuletnią, samicą, która mi zrobiła w tym roku 13 na 13 i była pierwszym gołębiem, nie, drugim gołębiem do kategorii tej derby. I ta samica również wywodziła się z tego gołębia 7801, czyli to były sparowane tak na imbret, na pokrewieństwo. Młody fajnie obleciał, nie miał tam zbyt dużej ilości konkursów jako młodek, ale taki naprawdę, zaraz go pokażę zresztą, taki fajny gołąb, dobrze się zapowiadający, a ta samica, ta 862-507, siadała też bardzo fajnie, tam była druga, czwarta i, no i 13 na 13. Nie były to takie konkursy, wiecie, zrobiła 13 konkursów, ale w połowie listy, tylko naprawdę to są gołębie, które bardzo dobrze szpicują. Ten gołąb w tym roku ma 9 konkursów, natomiast też myślę z 4 w pierwszej dziesiątce oddziału. To jest właśnie ten 1522, czyli syn tego poprzednio prezentowanego samczyka 515 razy ta samica 862-507. Piękny gołąb w budowie. On już okiem wyszedł za mamą. Naprawdę, jeśli chodzi o budowę tych gołębi, to są doskonałe. Garnitur już przygotowany do lotów w sezonie 2022. To jest gołąb, koledzy, 862-403. Jest to gołąb, który wywodzi się z gołębi również. Ojcem tego gołębia był 1738, czyli syn takiego super złączenia 1745 razy 110 pana Marcina. Gołąb, który naprawdę fajne gołębie mi dawał. Ten gołąb był pierwszym lotnikiem rocznym w 2020 roku w oddziale, a w tym roku również zrobił 10 konkursów, ale z tym gołębiem wiąże się też pewna historia, którą wam opowiem, aczkolwiek nie wiem, czy mi się nie będzie łamał głos. Ten gołąb zrobił 10 konkursów, ale z ostatniego maratonu był na ten lot koszowany. Brakowało mi jednego gołębia i to był lot, który odbył się 24 lipca. Lot dwudniowy, maratoński, bardzo ciężki, z miejscowości Bokstel. I brakowało, włożyłem na ten lot 35 gołębi i brakowało mi w ciągu tygodnia tylko jednego gołębia. A muszę wam dodać, że tata mój zmarł 31 lipca, czyli tydzień po ostatnim locie. Do ostatniego lotu, już taki bardzo osłabiony, tutaj go wypychałem na wózku inwalidzkim, żeby sobie jeszcze oglądał przyloty. Widział wszystkie loty, no ale nie widział tego gołębia. I kiedy zmarł, jeszcze go nie było. I tak powiem wam uczciwie, bo wracałem 1 sierpnia tutaj do Dusznik i po drodze mówię sobie tak do niego, bo tam mówię do ojca, który już tydzień nie żył. Mówię: tata, już jesteś na pewno w niebie, masz tam jakieś swoje chody wyrobione. To mówię, no to spraw, żeby ten 403 jeszcze doleciał do domu. Słuchajcie, to była niedziela. Przyjeżdżam tutaj, otwieram już drzwi, żeby wejść na gołębnik. Gołąb siedzi tutaj na wolierze. No to było coś takiego, że mi się normalnie nogi ugięły. Mówię: no ojciec, no dzięki wielkie. No i
I po takich, wiecie, po takich historiach, po takim czasie hodowania gołębi muszę się z nimi rozstać. No nie będę wam ukrywał, że jest mi no strasznie ciężko. Przepiękny gołąb. No i super się zapowiadający. 20 konkursów w 2 lata, no jest gołębiem dwuletnim. Czego więcej? Tu jest również młody gołąb, numer 1521. Nie ma nic wspólnego z tamtym, którego pokazywałem, 1522. Jest to gołąb po moim wybitnym lotniku. Ten lotnik miał numer 90. Również wywodził się z tej olimpijskiej linii od Kazia Tondra. To jest jego ojcem właśnie był ten 90, a matką tego gołębia była samica 862514. Siostra z gniazda tego gołębia 515, który jest w drużynie do derby. Natomiast ta 514 to były 2 gnieździaki. W tym roku mam ją do kategorii A w drużynie. Także no to takie wszystko tutaj jest jak gdyby utrzymywane w takich trzech liniach, które naprawdę mi tutaj sprawiały dużo frajdy i satysfakcji. Czyli na pierwszym planie teraz mamy samce. Tak. Które będą dostępne na aukcji. Będzie ich ile? 17 sztuk. 17 sztuk samych samców. Tutaj jest właśnie są te gołębie dwuletnie z tej drużyny. Są jeszcze gołębie roczne, jednoroczne, teraz by były dwulatkami. No z takich moich najlepszych gołębi lotowych. Tutaj jest na przykład taki samczyk, o ten na dole z tym białym piórem. Widzisz go tutaj? Teraz ten, który podfrunął. To jest gołąb jednoroczny, który w tym roku również wyleciał 9 konkursów na 10 wkładań, a jego matka była przez wiele lat wybitną lotniczką u mnie na gołębniku. Zrobiła ponad 60 konkursów, miała taki lot z 500-ki, na którym zrobiła, przy takiej ciężkiej 500-ty bardzo, na którym zrobiła 24 minuty wyprzedzenia nad pozostałymi gołębiami. Może powiesz, jaki numer tego młodego? Ten roczny gołąb ma gołąb 3753, natomiast matka była 382962 z 11 roku na olimpijskiej obrączce. W rodowodach będzie wszystko widać. Tak. Oczywiście będą, więc my teraz przejdziemy do samic, żeby kilka samiczek jeszcze pokażemy. Jest to młoda samica po gołębiach lotowych. Ona jako młoda na 5 wkładań, 4 konkursy, a jej matka 862443 była u mnie pierwszym gołębiem do tej kategorii derby dwuletnich. No przecudowna samica. Ojcem tej samicy jest oryginalny gołąb od Marcina Bochynka, 3757 miał taki numer. Ten 3757, bo muszę dodać, że lotowałem oryginałami od pana Marcina, ten 3757 jako roczny, przepraszam, jako dwulatek wylatał mi 11 konkursów, a pochodził, był wnukiem tego najlepszego rozpłodowca, jakiego miał pan Marcin, takiego 1620. No, przebombowe gołębie to są, jeśli chodzi o charakter. To są gołębie takie, które najlepiej sprawdzają się w lotach takich przy szybkości tam 1250 i niżej. Wiecie, no te gołębie, te loty, które po prostu pokazują jakość gołębia. To jest również młoda samica o numerze
15,91. Ta samica akurat jest drugim lotnikiem oddziału na młode, ma 5 na 5. Jest to pełna siostra do tego 90 z 17 roku, którego tam wspominałem wcześniej. No, mój wybitny lotnik w tym roku akurat miał pecha, zrobił na 13 wkładań 12 konkursów. A z tego ostatniego lotu maratońskiego, słuchajcie, przyszedł mi na drugi dzień, oczywiście jeszcze w konkursie, był gołębiem typowanym do piątki, do GMP. I jeszcze tutaj miałem kumpla jako kibica i przyleciał z tego lotu, ja usiadł ładnie wszystko tego i mówię, nie słyszałem, żeby piknął, to znaczy, żeby się odbił. I pobiegłem na gołębnik, wchodzę. A ten gołąb, mimo tego, że był na drugi dzień w konkursie, przyleciał bez tipesa. I nie wiem, czy po prostu ten tipes mógł się po prostu zgubić, czy już gdzieś po prostu się wpakował zawodom, czy jak tego, no ale myślę, że nie bardzo. Tak jest. Tak, samice są bardzo grzeczne, jak widać. Także możemy pokrótce też opowiedzieć, ja będę pokazywał kamerą. O właśnie, nie będę musiał ich łapać. No właśnie. Ta samica na przykład... Nawet przyszła do nas. Tak, to jest samica 37-40. Jest półsiostrą do tego ciemnego dwulatka, co tam go pokazywałem, co przyszedł z tego maratonu późno. To jest samica, która z kolei z tego ciężkiego maratonu była pierwszym gołębiem u mnie na gołębniku, trzecim gołębiem w oddziale. I no, jest samicą roczną. Wylatała w tym roku 8 konkursów na 8 wkładań, no, z czego ma trójkę z takiego tam ciężkiego maratonu. Ta samiczka może nie jest tak bardzo okazała jak ten, ale również jest po tej mojej wybitnej lotnicy, po tej 382-962, również wylatała w tym roku 9 konkursów jako gołąb jednoroczny. Ta samica też ma 9 konkursów, 37-85, jest córką mojego lotnika 2005, który był drugim lotnikiem okręgu w kategorii D. A matką jej jest samica o numerze 18, wywodząca się z gołębi od Marcina Bochynka. Te samice dwie to są samice jednoroczne z gniazda. Ta samica wyleciała mi 9 konkursów na 9 wkładań i z 10 przyszła rozbita, ma taki uszkodzony mostek. Natomiast siostra z gniazda wylatała na 9 wkładań, 7 chyba konkursów. Tak, i ich numery to będzie ta pstra, widzę, 37-78 bardziej. Ta pstra bardziej, a tamta nakrapiana pstra ma 37-77. Aha, czyli jest numer po numerze z gniazda. Tak jest, z gniazda. Tu wam pokażę jeszcze samiczkę, ta niebieska. Jest to córka, ta młoda samica, przy siatce, jest to samica o numerze 1577, jest córką samicy 8369, ja na nią mówiłem Niunia, bo to był gołąb taki, który chodził za mną po prostu tam, gdzie ja byłem, tam ona za mną, nieważne czy na dworze, czy tego, jak ona latała, ta 8369, to zachowywała się w ten sposób, że jak wracała z lotu, to najpierw siadała mi na nogi, pod nogi, musiałem ją złapać i zanieść na antenę odbić. To był gołąb, który też w 2 lata robił tam po 22 konkursy. Natomiast ta Niunia, ten mój gołąb rozpłodowy, później przeniesiona do rozpłodu, to była z 12 roku i
Wiadomo, no z takiego gołębia, przeznaczyć takiego gołębia na aukcję to nie bardzo ze względu na wiek. Z drugiej strony dla mnie taka wartość sentymentalna, że wiecie, no tak jakbym członka rodziny sprzedawał, no to zawiozłem ją właśnie do pana Marcina Bochynka na gołębnik, no i tam myślę, że będzie już jej dobrze do końca. Też super, super gołąb o numerze 6595, dwuletnia samica, 0445, a już wam mówię, dlaczego na obrączce jest 445, bo jest to prezent od mojego kolegi Tomka Marchewki z oddziału Nowy Tomyśl, okręg jest oczywiście nasz, Poznań. Super hodowca, super naprawdę chłopak taki, bardzo dobrze zapowiadający się, zresztą wyniki w latach tam 2010-2014 miał fenomenalne. A gołąb, dlaczego trafił tutaj do dusznik? Ponieważ również pochodzi po gołębiach od pana Marcina Bochynka. I ta samica już jako dwuletnia w tym roku mi zrobiła 10 konkursów. Jako roczna również miała dwa konkursy z maratonu. Była też liczona do kategorii M. Pokażemy jeszcze ją i jej skrzydło może. Jak widać, jedno piórko, gołębie już praktycznie wypierzone, tak, naprawdę. Praktycznie kończą. Jeszcze może tą płową złapię, bo to też taki rodzynek w hodowli, bo jak widzieliście, mam tylko jednego gołębia samczyka płowego, który jest oryginalnym gołębiem od pana Marcina. Też zrobił jako roczny dwa maratony w konkursie, z tego ciężkiego był w pierwszym dniu. Natomiast ta płowa również jest po tej 382-962, po tej lotniczce, o której mówiłem. I po samcu kupiłem kiedyś takiego imbreda na gołębia Totila od Gintera Prange. To znaczy, ona jest z hodowli Krüger Schumacher, ale takim totalnym imbredem na Totile. I w połączeniu właśnie z tą wybitną lotniczką moją, tą 962, dała tą płową samicę. Natomiast zobaczcie, ta płowa samica, ta jedna niebieska i ten niebieski z białym piórem, ten 3753, to są trzy gołębie z 20 roku. Wszystkie trzy wyleciały po 9 konkursów po jednej matce, nie? No tak. Właśnie, i teraz jeszcze, bo wcześniej pokazywałeś mi pstrą samicę, która była pierwsza u ciebie z tego maratonu pod wiatr. Tak, to jest ta samica, 3740. Tak. 37-40. Ona była trzecia na oddział. Trzecia na oddział. Ja tam później już w oddziale wkleiłem gołębie w pierwszej dziesiątce, ale no zaczynałem od trzeciego, no a ona była pierwsza na gołębniku. Jak widać na załączonym obrazku hodowca, jak wychodzi z gołębnika w takim stanie, to znaczy, że gołębie są zdrowe. Raczej tak. Ten puch, który był, który został na ubraniu po przytulaniu tych naszych pupili, no to I świadczy na rękach, i na rękach świadczy tylko o tym, że te gołębie są w pełnym zdrowiu. Koledzy, każdy, kto zakupi gołębie z tej hodowli, naprawdę nie będzie zawiedzony. Myślę, że wprowadzą naprawdę dużo jakości i świeżości do gołębnika potencjalnego nabywcy, ze względu na to, że są to gołębie z pokolenia na pokolenie hodowane w linii, utrzymywane. To nie są jakieś tam krzyżówkowe gołębie, które pokazują się jeden rok i cisza. To są gołębie, które rocznie zdobywały naprawdę wysokie lokaty i w oddziale, i w okręgu, i w regionie. No i czasami się udało wylatać coś fajnego w kraju. Przy oddziale takim naprawdę, który nie jest liczny, no to nie jest tak prosto, żeby gołębie szpicowały lot w pierwszej dziesiątce po kilka sztuk, to wiecie, no a jeszcze do tego one muszą do kategorii powtarzać, no to
Czasami brakowało trochę szczęścia, czasami borykaliśmy się z chorobami, czasami borykaliśmy się z jakimiś niekorzystnymi warunkami, tak jak to w naszym sporcie gołębiarskim wygląda. Dokładnie. Chciałbym Ci życzyć udanego sezonu 2022, no ale w takiej sytuacji niestety nie mogę. Natomiast mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę mógł tego życzyć. Sytuacja no, na najbliższe lata no, zapowiada się tak, że po prostu nie będę mógł spędzać czasu z gołębiami. Aczkolwiek, tak już wcześniej mówiłem Radkowi, żaba się wody wyrzekała. Może kiedyś, jak sobie poukładam sytuację życiową i to wszystko jakoś mi wróci do normy. Podobno jest to choroba, z której się wyleczyć nie idzie, także no nie wiem. Także tym miłym akcentem kończymy dzisiejszą relację. Dziękuję serdecznie i zapraszam.